Witajcie kochani w kolejnym odcinku Pomalujmy Słowa. Dzisiaj przeczytamy sobie kolejną baśń braci Grimm, tym razem pod tytułem Przyjaźń kota i myszy, a następnie przygotujemy myszkę z masy solnej. Przepis na masę solną umieszczę za chwilkę. Tekstem przeczytacie sobie, przygotujecie potrzebne składniki, a następnie zaczniemy czytać. Potem pokażę Wam, jak przygotować przykładową myszkę z masy solnej. Będziecie mogli też zrobić kota, jeżeli będziecie chcieli. Natomiast jeżeli okaże się, że nie macie składników, wszystkich składników potrzebnych na masę solną, przypuszczam, że będziecie mieli, bo to są typowe składniki w kuchni, ale jeżeli nie, to wystarczy wziąć plastelinę, modelinę, będzie dokładnie to samo, a myszka będzie mogła być w dowolnym innym kolorze. No tylko, że z masy solnej wychodzi w strukturze taka przyjemnie szorstka, jak to niektóre zwierzątka. Będzie można ją też pomalować, ponieważ wyjdzie biała. A na razie tu macie przepis i za chwilę czytamy i robimy myszy. Zapoznał się kot z myszą i tyle jej namruczał o swojej wielkiej miłości oraz przyjaźni do niej, że w końcu zgodziła się zamieszkać razem z nim w jednym domu i prowadzić wspólne gospodarstwo. Musimy przygotować się do zimy i zrobić zapasy, powiedział kot. Ty, mryszko, nie możesz ciągle zdobyć zapasów, ponieważ musisz uważać, żeby nie wpaść w pułapkę. Dobra rada została przyjęta i kot z myszką kupili garnek smalcu na zimę. Kłopot w tym, że nie wiedzieli, gdzie mają ten garnek postawić. Wreszcie, po długich rozmyślaniach kot powiedział tak. Nie znam lepszego miejsca do przechowywania zapasów niż kościół. Nikt nie odważy się wynieść tam stąd garnka. Umrzcimy go pod ołtarzem i nie tkniemy, dopóki nie będzie to absolutnie konieczne. Tak też zrobili. Umieścili garnek w doskonałym miejscu. Nie upłynęło wiele czasu, a kota zaczęło korcić, żeby spróbować odrobinę smalcu. Wtedy rzekł do myszy. Słuchaj, mryszko, moja kuzynka urodziła syna białego w czarne łatki i zaprosiła mnie na chrzciny. Być ojcem chrzestnym. Pozwól mi pójść dzisiaj w gości, a sama bądź tak dobra i zajmij się naszym gospodarstwem. Tak, tak, odrzekła myszka. Ruszaj z Bogiem, a jeśli poczęstują cię czymś smacznym, to nie zapomnij o mnie. Wiesz, chętnie napiłabym się słodkiego czerwonego wina podawanego w czasie chrzcin. Jednak było to kłamstwo. Kot nie miał żadnej kuzynki i wcale nie był zaproszony na chrzciny. Wyszedł z domu, udał się prosto do kościoła. Tam zakradł się pod ołtarz i zaczął wylizywać smalec z garnka. Po kilku chwilach zlizał całą górną warstwę tłuszczyku. Następnie wyszedł pospacerować po dachach w mieście, obejrzał całą okolicę. Potem rozciągnął się na słońcu, oblizując się za każdym razem, bo wspominał smak smalcu z garnka. Dopiero późnym wieczorem wrócił do domu. Wreszcie przyszedłeś, powiedziała myszka. Z pewnością wesoło spędziłeś dzisiejszy dzień? I owszem, nie najgorzej, odparł kot. A jakie imię otrzymał noworodek? Spytała myszka. Początek, odparł kot. Początek, głośno powtórzyła myszka. Bardzo dziwne imię. Czy jest przekazywane z pokolenia na pokolenie w twojej rodzinie? Po co darem mnie o tym mówić? Bąknął kot. Imr jak imir. Nie gorsze niż złodziejskich rymiona, które noszą twoi chrześniacy. Po jakimś czasie kota znowu naszła chętka na smalczyk. Przyszedł więc do myszki i powiedział. Wybacz, muszę cię znów prosić o przysługę. Zajmij się dziś naszym gospodarstwem, bo mnie drugi raz zaproszono na chrzciny. A ponieważ noworodek ma białą owódkę wokół szyi, nie mogę odmówić. Dobrotliwa myszka się zgodziła. A kot przyśliznął się wzdłuż murów miejskich i wkradł się do kościoła. Potem wylizał smalec do połowy wysokości garnka. Nic nie smakuje tak dobrze jak to, co sobie sam przygotujesz i sam zjesz, pomyślał bardzo zadowolony z siebie kot. Gdy wrócił do domu, myszka ponownie go zapytała. A jakie imię nadano temu dziecku? Środek, odpowiedział kot. Środek? Co ty wygadujesz? Jak długo żyję, nigdy nie słyszałam takiego imienia, wykrzyknęła myszka. Założę się, że nie ma go w żadnym spisie imion. Wkrótce kot znów nabrał apetytu na smalec. Do trzech razy sztuka, powiedział do myszki. Znowu poproszono mrnie na chrzest. A dziecko jest całe czarne, jak smoła, tylko łapki mrabielusieńkie jak śnieg. Na całym tułowiu nie ma ani jednego białego włoska. Coś takiego rzadko się zdarza. Mroże raz na 2 lata. Zgodzisz się, żebym poszedł na chrzciny?
Początek, środek, mamrotała myszka. To takie dziwne imiona. Nie mogę przestać o nich myśleć. To dlatego, że całymi dniami przesiadujesz w domu. W tym swoim szaroburym, flanelowym szafroczku. Z tym swoim długim warkoczem. I dziwacznie myśli przychodzą ci do głowy. Powiedział kot. Widzisz, jaki wpływ ma na ciebie to, że nie wychodzisz na dwór? Myszka w czasie nieobecności kota wysprzątała wszystkie pokoiki, a tymczasem kot, łasuch, wylizał garnek do dna i pomyślał sobie. Dopiero gdy zjesz wszystko do końca, odzyskujesz spokój. Kot wrócił do domu późną nocą. Był najedzony do syta. Myszka natychmiast spytała go o imię trzeciego dziecka. To imię też z pewnością ci się spodoba, odrzekł kot. Mraluszek nazywa się Końcówka. Końcówka? Zawołała zdziwiona myszka. To bardzo podejrzane imię. W żadnej książce nie spotkałam takiego imienia. Końcówka? Cóż. Cóż to miałoby nie oznaczać? Myszka pokiwała głową, zwinęła się w kłębek i zasnęła. Od tego czasu nikt już nie zapraszał kota na chrzciny, a gdy nadeszła zima i w domu nie można było znaleźć już nic do jedzenia, myszka przypomniała sobie o zrobionych zapasach i powiedziała. Chodźmy, kocie, do kościoła. Weźmiemy nasz garnek ze smalcem i zjemy sobie ze smakiem. O tak, myszko, odparł kot. Zwłaszcza tobie będzie smakować. Zupełnie jakbyś wysunęła swój ostry języczek za okno. Kot z myszką wyruszyli w drogę, przybyli do kościoła i znaleźli garnek. Chociaż stał na tym samym miejscu, był pusty. Proszę, proszę, powiedziała myszka. Teraz widzę wyraźnie, co się stało. Wszystko już rozumiem. To taki z ciebie przyjaciel. Wszystko wyżarłeś, kiedy chodziłeś na chrzciny. Najpierw był początek, potem środek i ostatecznie... Zamilcz! Wrzasnął kot. Jeszcze jedno słowo i zjem ciebie też. Biedna myszka miała już na końcu języka końcówka, ale zanim zdążyła wymówić to słowo, kot jednym susem skoczył na nią, chwycił w swe pazury i pożarł. Właśnie takie rzeczy dzieją się na świecie.